W starostwie w piątek wręczono nagrody laureatom konkursu fotograficznego Przyroda Gostynińska w obiektywie dla uczniów szkół z terenu powiatu gostynińskiego. Celem konkursu było ukazanie i popularyzacja piękna otaczającej nas gostynińskiej przyrody. Uczestnicy konkursu musieli wykonać fotografię przedstawiającą piękno przyrody powiatu, na przykład ciekawy krajobraz, obiekt przyrody ożywionej lub nieożywionej, czy zjawisko atmosferyczne. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu i wręczeniu nagród drugiej edycji konkursu fotograficznego Przyroda Gostynińska w obiektywie. Serdecznie witam wszystkich. Jest ze mną Pan Starosta Andrzej Kujawski. Moje nazwisko Katarzyna Przewosta, jestem naczelnikiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przekażę Panu wicestaroście głos. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich laureatów, nauczycieli i opiekunów na podsumowaniu drugiej już edycji powiatowego konkursu fotograficznego Przyroda Gostynińska w obiektywie. Cieszy nas bardzo, że to już druga edycja interesującego konkursu. Interesującego zarówno dla uczestników, ale także dla mieszkańców powiatu, ponieważ dzięki tym wszystkim wspaniałym zdjęciom mamy okazję poznać najpiękniejsze miejsca ziemi gostynińskiej. Dnia 10 października bieżącego roku wspomniana przeze mnie komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła Barbara Michalak ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Gostynina za zdjęcie z krwa w okolicy choinka. Drugie miejsce Natalia Kazimierczak ze Szkoły Podstawowej w Teodorowie za zdjęcie jezioro Przytomne. Trzecie miejsce Angelika Liniec ze Szkoły Podstawowej w Teodorowie za zdjęcie ogródek domowy. Wyróżnienia przyznano trzem uczniom Szkoły Podstawowej nr 3. Izabeli Kozłowskiej za zdjęcie Wschód Słońca, Karolinie Krawczyk za zdjęcie Apokaliptyczny Zachód Słońca. I Michałowi Moczejewskiemu za zdjęcie Grążę. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobył Michał Bazeta z gimnazjum nr 2 w Gostyninie za zdjęcie Walka Kaczek. Drugie miejsce Magdalena Bębelista z gimnazjum w Sanikach za zdjęcie Maki w zbożu. Trzecie miejsce Bartłomiej Kowalski z gimnazjum w Pacynie za zdjęcie Zachód Słońca. Wyróżnienia jeszcze dokończę. Otrzymali Konrad Warzycki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie za zdjęcie Modraszek. Mikołaj Michalak z gimnazjum nr 2 w Gostynie za zdjęcie Kaczki nad brzegiem Moskwy. Oraz Julia Pawlak z gimnazjum w Pacynie za zdjęcie Za rok do wrócę. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych średnich trzy nagrody główne zdobyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie. Pierwsze miejsce Martyna Świtalska za zdjęcie Jesienne Topole. W przyszłym roku również. Drugie miejsce Maja Patrowicz za zdjęcie Samotność wiosennych
promieniach słońca. Czy Maja też w zeszłym roku jakoś tam wygrała? Nie, chyba nie. I trzecie miejsce Martyna Zacharczuk za zdjęcie Jezioro Przytul. Gratulacje, a Państwa jest strażnikiem. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano Agacie Pietrzak za zdjęcie Zimowa Zawierucha oraz Justynie Karolskiej za zdjęcie Podwójna Wnętrza ponad polem z Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie oraz Karolinie Kurkowskiej z KCE za zdjęcie Gostyni Nocą. Karolina. Podziękowanie dla pana Tomasza Kraczyńskiego. Pani Anna Dąbrowska. Gratulacje i podziękowania. I pana nauczyciela, rzecz niezbędna. Pan Jacek Studziński. Podziękowania i gratulacje. Następne podziękowanie dla pani Izabeli Smolarek. Pani Małgorzata Żuber. Tutaj jeszcze mamy podziękowanie dla pani Alicji Grublewskiej, ale to możemy nawet przekazać. Proszę przekazać i dla mnie Małgosi też tak naprawdę za będzie. Tu, tam.